Prawdę. Słyszałem, że surowe jajka są dobre na gardło i śpiew, to prawda, pani Różne Aniu? Mamy sposoby. Różne mamy sposoby. Ja uważam, że słodki mazurek to jest doskonały lek na całe zło. Czekolada, prawda, Aniu? Czekolada zawsze. Widzę, że tutaj twoi podopieczni kroją w pocie czoła czekoladę. Mhm. Będą ją topić. Norbert, dzień dobry, witamy. Świetnie radzisz sobie z nożem w telewizji, widzę. Dajesz radę, tak? Tak. Dobra, aha, i Gabriela. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, Gabrysiu. Ja dzisiaj z pomocnikami przygotowuję mazurki, bo święta tuż, tuż. I to są ciasta, które moim zdaniem powinny być obowiązkowo na świątecznym stole. I to są też ciasta bardzo, bardzo proste. Podstawą do tych ciast jest ciasto kruche, które możemy dowolnie modyfikować. Podstawowe składniki to jest mąka, masło, jajka, ale na przykład tutaj dodałam nie czekoladę, ale kakao, czyli będzie lekko gorzkawe, czekoladowe do właśnie mazurka czekoladowego, ale w innych wersjach tego ciasta będą na przykład mielone migdały, mielone orzechy, można oczywiście dodać wanilii. No i to jest podstawa. Coś takiego możemy przygotować już dzisiaj, mimo tego, że jest poniedziałek, włożyć do lodówki albo do zamrażarki i to może spokojnie czekać na upieczenie w piątek albo w sobotę. A ty jak robisz? Kiedy pieczesz mazurki? No, zaczynasz? Tak prywatnie. Ja prywatnie mam dzień przeznaczony na mazurkowanie w piątek. Wstaję rano, jadę na zakupy, a następnie piekę przez cały dzień i rozdaję teściom, znajomym i rodzicom, jak coś zostanie, to też a, dla mnie. A pozostałe wiktuały też wtedy robisz, tak? Tak, piątek, czyli największy post. To jest twój wielki piątek, tak? Najmniejsza szansa na podjadanie też, czyli najwięcej zostaje. Mamy kruche spody do mazurków, już wyrobione przez dzieciaki, bardzo zdolne. Norbert jest tak skupiony, bo dzisiaj są naprawdę taki poważny i skupiony, ale rozumiem, że to nie tylko na przygotowywaniu składników się zakończy wasza rola, tak? No właśnie. To są wasze jakieś pomysły na mazurki? Czy u was też w domu się je robi i wy uczestniczycie w tych przygotowaniach? Nieraz robiłam i to z taką właśnie, jak tutaj jest masełka jajmakową. Masełka jajmakową, ja uwielbiam też. To jest chyba mój ulubiony. Masa jajmakowa jest bardzo prosta w przygotowaniu, Andrzeju. Nie wiem, czy kiedyś robiłeś. Wystarczy A, pójść do sklepu. B, zakupić mleko skondensowane, słodzone. C, włożyć te puszki z mlekiem do gorącej wody. I następnie czekać przez 3 godziny. I to jest tyle, czekać 3 godziny. Po 3 godzinach puszki można otworzyć, kajmak gotowy. Ja myślę, że możesz śmiało zaoferować swojej żonie, że przygotujesz taki kajmak, wiesz? C? Na czym polegało C? Użyć do porządku. Nie oparzyć się. Ale poczekaj, jedno ważne. Zawsze, żeby woda była do końca puszki, żeby jej po prostu było dużo. Aneczko, dobra, dziękujemy bardzo. Wy sobie tutaj nie przeszkadzajcie, szykujcie spokojnie, a my przechodzimy do kolejnego tematu, ale nie będziemy go przedstawiać państwu, nie. Nie? Nie. Jak to zrobimy? Po prostu przerywnikiem. A, dobra.